Hej, tutaj Kichol. Dzisiaj przyjrzymy się Red Dead Redemption 2. Ogarnąłem już trochę polowanie w tej grze, tak więc postanowiłem, że wytłumaczę może tym, którzy tego za bardzo nie rozumieją jeszcze czy coś. Bo jest ono tak naprawdę dość skomplikowane. Jak wszystko w obozie już praktycznie mam rozbudowane, to z tego craftingu, z tych polowań nic tak naprawdę nie jest ruszone. Dopiero teraz mniej więcej to ogarnąłem, już jak jestem gdzieś prawie w połowie gry. No i dobra, zaczynamy. Okej, pierwsza rzecz, idealny stan. Żeby cokolwiek rozbudować w obozie, musimy mieć zwierzę z idealnym stanem. Ogarnąłem, że trzeba znaleźć zwierzę, które ma 3 gwiazdki. Tak jak ten dzik, widzicie, koło nazwy są tylko 2 gwiazdki. Prawdopodobnie nie da mi idealnego stanu. Kiedy przeskanujemy zwierzę przy użyciu lornetki, widzimy, z jakiej broni musimy skorzystać, żeby zabić to zwierzę i uzyskać idealny stan skóry. W tym przypadku był to jakiś karabin. Tak więc poszukamy teraz jelenia, które ma 3 gwiazdki i uzyskamy z niego idealny stan skóry. To w tej grze akurat właśnie jest fajne, że no nie każde zwierzę jest jakieś zdrowe, ma super futro, z którego możemy stworzyć jakieś rzeczy do obozu czy coś. Nie każde się w fakcie nadaje. Okej, udało mi się namierzyć jakieś jelenia, które ma 3 gwiazdki. Teraz po prostu spróbuję go wytropić, które to dokładnie jest, bo było ich dużo w grupie. Okej, już zapamiętałem mniej więcej który. Nie muszę go oznaczać ani nic. Po prostu pamięciowo już go zapamiętuję. Przeskanowałem go jeszcze, zobaczyłem z jakiej broni trzeba skorzystać. Mam już tą bronię. Jest to karabin Springfield. Wystarczy nam patrzeć tylko na kole wyboru, czy to karabin, czy jakieś inne. Czasami trzeba spojrzeć jednak na amunicję. To o tym też będę chwilę mówił później przy łuku. Okej, zakradam się do jelonka. Jak najbliżej. I musimy oddać 300 strzałów w głowę. Jeśli zramię go w ciało czy coś, prawdopodobnie ta jakość skóry spadnie. Więc nie dość, że musi być 3 gwiazdki, to jeszcze strzał w głowę i z odpowiedniej broni. Jeśli głowa jest obniżona, możemy zawołać zwierzę, ono wtedy podnosi chwilę głowę, strzelamy i biegniemy do niego. Szczerze mówiąc, nie wiem, z jak większymi zwierzętami, jak aligator czy jakiś grizzly, tak dokładnie, więc... Mamy, że to fakcie działa tak, jak tutaj pokazuje. Może fakcie da się strzelać w ciało i też skóra wtedy nie spada, jej jakość. Okej, pakujemy konie i jedziemy do obozu. Tu jeszcze korzystając z okazji powiem, jak strzelać w powietrze, bo gra tego za bardzo nie wytłumaczyła. Możemy właśnie przestraszyć kogoś czy coś, żeby się zatrzymał. Wyciągamy broń, celujemy i naciskamy strzałkę do góry. Wtedy Artur unosi broń do góry i możemy strzelać w powietrze. Te w ogóle konie powinny uciekać teraz, ale utknęły i ten. Okej, będąc w obozie nie musimy ściągać zwierzęcia z konia. Możemy go zostawić i sprzedać go kucharzowi, to co jest na koniu i nie musimy tego targać. Przy traperze musimy ściągać zwierzę i ten. Chociaż tu pokażę zaraz, też będzie coś jeszcze innego. I teraz tak, żeby cokolwiek go wtworzyć, musimy mu przekazać te zasoby. Nie możemy nic sobie zostawić w pewnym sensie. On buduje z tego co on ma, że tak powiem, w ekwipunku, a nie z tego co my mamy w ekwipunku. Więc jeśli chcemy coś na przykład potrzebuje jakiejś skóry, musimy mu ją dać. Okej, jak widzicie, martwy jeleń, idealny stan. Z tego już może coś wytwarzać. Oddajemy mu to. I teraz w ulepszeniach możemy zauważyć na przykład, że już mamy dwie skóry idealne jelenia. Przy mniejszych zwierzętach trzeba używać specjalnej amunicji, takiej jak na przykład strzały drobne. Widzicie, skanujemy wieziórkę. I okazuje się, że potrzebujemy strzały na zwierzynę drobną. Żeby taką pozyskać, musimy ją wytworzyć. Rozkładamy ognisko. I wytwarzamy. Szukamy strzał właśnie na drobną zwierzynę. Artur wtedy chyba tworzy tylko jedną strzałę, więc jak chcemy na przykład 5, to musimy wytworzyć 5 strzał. Nie robi ich od razu tam 15 czy coś. Tak więc wiadomo. Tworzy ich od razu sobie z 5 czy 6. I zmienia się je wtedy w kole wyboru, naciskając strzałkę w prawo lub lewo. Kiedy wybieramy łuk, to wybieramy właśnie amunicję. Tak samo przy rewolwerach czy strzelbach. Okej, kolejny temat, legendarne zwierzęta. Nie wiem skąd się ta mapa w ogóle wzięła w ekwipunku. Ale po niej możemy namierzyć, gdzie znaleźć legendarne zwierzęta. Nie jest ona super dokładna, bo na przykład przy kojocie w ogóle pokazuje trochę innym w ogóle miejsce tak naprawdę. Okej, mapę możemy w ogóle włączać przytrzymując option, a nie naciskając i dopiero wtedy mapa przy pauzie. Tylko po prostu przytrzymujemy, tak samo wychodzimy z książek. Bez czegoś, to wtedy przytrzymujemy po prostu B czy tam kółko. I on od razu wychodzi, a nie po jednej stronie. Kiedy już tak krążymy, pojawi się w końcu, wkraczamy na teren legendarnej zwierzyny. Włączamy zmysły L3, R3. I szukamy czegoś, co wygląda jak wysoko unoszące się pyłki. Takie złote. Nie da się tego tak naprawdę pominąć. Różni się to mocno od różnych ziół czy jakiegoś jedzenia jak maliny. Zauważyłem, że do pierwszych trzech można śmiało podbiegać, nie trzeba się tym skradać jakoś super i tak dalej póki co.
Nie musimy śledzić tych śladów czy coś. Po prostu znajdujemy jedno. Trójkątem tam przytrzymujemy, żeby on zbadał te ślady. Biegniemy od razu do następnego po śladach. Bo już na zmysłach po prostu widać, gdzie jest kolejny ślad tego zwierzęcia. Widzicie, nie ma coś po śladach, bo od razu już z daleka widać, gdzie jest kolejny punkt. Biegniemy tam do niego, nie ma co się mówię skradać. No. Przeglądamy ten ślad, biegniemy do kolejnego i dopiero za trzecim chyba razem już możemy zacząć polować fakcie na zwierzę. To wtedy już możemy się fakcie skradać, żeby go nie spłoszyć czy coś. Tu już właśnie o. I co jest śmieszne z legendarnymi zwierzęciami, to to, że możemy zabić je z jakiej broni chcemy. Skórę i tak sprzedamy, on tak coś wytworzy. I to jest trochę głupie, że do obozu potrzebujemy idealnej skóry, żeby zrobić jakiś dywanik, a do jakiegoś stworzenia stroju nie musimy w ogóle mieć idealnej skóry. Mówię, możemy go nad nożem zabić tego teraz dzika i tak go sprzedamy. Więc naprawdę nie ma ten. Może po prostu będzie bardziej wartościowa ta skóra. No i a propos wartości, zgubimy taką skórę czy coś, nie martwcie się, że zgubiliście ją, bo ona się jakby, że tak powiem, transportowała do trapera, już ją mamy. Po prostu nie uzyskamy za nią pieniędzy, nie uda nam się sprzedać, ale gra, że tak powiem, nas ubezpiecza, że jakbyśmy faktycznie coś się wydarzyło, byśmy ją zgubili, albo się zaklinowała czy coś, to ona już u trapera leży i możemy wytwarzać jakieś specjalne ubranie. Widzicie tego, na przykład dzika nie mogę w ogóle podnieść, tylko mogę go oskurować. Nie wiem, faktycznie, że bóg jakiś czy coś, bo może miał zapchaną torbę, ale dobra, bierzemy go. I jedziemy do trapera. Bardzo ciężko, żeby go było znaleźć. Sam musiałem szukać na YouTubie, gdzie w ogóle jest, co w ogóle robić z tymi legendarnymi zwierzęciami, z ich skórą, bo nikt jej nie chciał. Znaleźć trapera łatwiej wam będzie, jak wiecie, gdzie był ten niedźwiedź z tą misją u Jose. On już jest raczej zaznaczony teraz na mapie, bo go zabiliście prawdopodobnie, jak ukończyliście tą misję. I też możecie gdzieś kierować się farmą emeraldów. Bo ona właśnie jest gdzieś na prawo od emeraldów i na prawo od niedźwiedzia. Widzicie, to jest farma emeraldów, tu w ogóle jest paser, o tym też będę niedługo mówił. On jest tak naprawdę też ważny, jeśli chodzi o legendarne zwierzęcia. O, i tu mamy trapera ukrytego. Możecie zapamiętać o tej, dzięki tym rzekom. Czy nawet właśnie Jose na misji mówił Moodstone Pond, że kojarzy tam okolice. Widzicie, tu jest ten niedźwiedź zaznaczony na mapie z głównej misji. Póki nie odkryjecie trapera, nie będzie on zaznaczony na mapie, dlatego pokazuję, gdzie jest. Jest on zaprawdę też w innych miastach i tak dalej, może go gdzieś tam jeszcze znaleźć, ale no. Kierujemy się na początku do tego. Dziwne, że tego dzika nie położył całego, tylko jego skórę, a skóry za bardzo zdjąć się nie da z konia. Więc zazwyczaj zwierzęta legendarne musicie nosić ze trapera, tak jak wcześniej już wspominałem. Ale w tym przypadku akurat musicie... po prostu nie, można zostawić chyba konia nawet gdzieś trochę dalej i sprzedać mu tą skórę. Co jest, mówię, dość dziwne. Bo normalnie, mówię, w obozie nie trzeba zanosić zwierzęcia, a u trapera trzeba właśnie zanosić. Okej. Jemu też sprzedajemy skóry, żeby mógł cokolwiek wytworzyć. Polecam też zabijać wszystkie ptaki w grze, jakie są, i sprzedawać mu pióra, bo może robić sobie fajne ozdoby na kapelusz. Więc mówię, zabijajcie wszystkie ptaki, jakie widzicie, zbierajcie pióra. Tylko też trzeba je przeskanować jaką amunicją i tak dalej, nie? Okej, sprzedaliśmy mu skórę, dzięki temu on już tam u siebie ją ma, z niej już coś może tworzyć, nie? Bo tak jak mówiłem, on nie tworzy z naszej kieszeni, tylko ze swojej. W pewnym sensie. Okej, zarobienie wyzwań, na przykład właśnie zabicie 5 królików, czy tam jakieś... No jak wejdziecie w start, to macie różne wyzwania jakieś. Możecie tworzyć różne nowe bandolery, jakieś paski i tak dalej. Cały osprzęt jakiś lepszy, nie? Więc warto. Za pióra ptaków, tak jak właśnie mówiłem, może robić sobie fajne ozdoby na kapelusz. Więc polecam sobie kupić lekkiego sztucera, bo raz, że fajnie w ogóle się przy nim z niego strzela, co prawda obrażenie ma słabe, ale nim zabijecie większość ptaków czy jakichś mniejszych zwierząt i możecie pozyskiwać te skóry czy pióra i tak dalej. Jakoś normalnie. Okej, okay. No i za legendarne zwierzęcia możecie robić jakieś specjalne ubrania. Tak naprawdę ubrania w tej grze jest bardzo mało, ale u niego może u trapera sobie stworzyć jakieś takie unikalne, że tak powiem. Tu właśnie nie wiem co z legendarnym wilkiem, bo gdzieś mi znikł tak naprawdę. Właśnie wilki mnie inne zaatakowały, postać się zawiesiła, nie wyciąga rewolwera i ten. No ale może mówię, tu jest ten, już dłuższa historia, okej. Okej, tak jak mówiłem, teraz skierujemy się do pasera. Najłatwiej znaleźć go właśnie koło emeraldów. A odblokuje się dopiero nam koło emeraldów, jak zrobimy jakąś główną misję, też chyba u Jose. I u niego właśnie sprzedajemy jakieś takie rzeczy, jak znalezione jakieś, czy ukradzione raczej z te pierścionki, kolczyki i tak dalej. Więc okradacie wszystkie ciała, potem jedziecie na przykład do pasera i sprzedajecie mu to wszystko. No, on działa tylko w dzień, w nocy do niego nie pojedziemy. No i to jest ten brzydal. I u niego też możemy kupić właśnie wytrych, czy dynamity, więc warto go odwiedzać. No i tak jak mówiłem, sprzedajemy jakieś pierścionki, z kto, tamto.
ale możemy u niego właśnie wytworzyć coś jeszcze z legendarnych zwierząt, tak jak już mówiłem wcześniej. I są to, że tak powiem, perki. On robi jakby talizmany z tego. I niektóre na przykład tam wytwarzają, że na przykład więcej potrzebują, żeby się upić, jakiegoś tam alkoholu, albo jakieś tam różne rzeczy. No i tak na przykład tutaj z dzika w ogóle zrobił mi trochę problem, bo okazuje się, że potrzebuje jakiegoś drewna, jeszcze jakichś pierścionków. O czym nie wiedziałem wcześniej, że są takie mechaniki, no ale mówię, dużo może naprawdę sobie fajnie rzeczy kupić. Jakichś takich dodatkowych perków. Okej, ja się będę z wami żegnał, w razie pytań piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że większość jest zrozumiała dla was. I najwyżej teraz będziecie jakoś sobie już radzić samemu, czy coś, najwyżej ten. Okej, no, trzymajcie się, na razie.